Aby zaakcentować setną rocznicę wybuchu Bitwy Warszawskiej, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu zorganizowano spotkanie pod tytułem Rok 1920 – Wojna Polski z Rosją Bolszewicką. Bitwa zapisała się w historii jako 18. przełomowa bitwa w dziejach świata. Brali w niej również udział mieszkańcy regionu sieradzkiego, którym należy się szczególna pamięć. Spotkanie było okazją do przybliżenia sylwetek bohaterów, którzy walczyli z bolszewikami. Publiczność mogła wysłuchać kilku prelekcji o łódzkich bohaterach wojny polsko-bolszewickiej, Janie Kowalewskim i Stefanie Pogonowskim opowiadał Artur Ossowski, naczelnik oddziałowego biura edukacji IPN w Łodzi. Zdzisław Prajs wspominał swojego ojca Walentego Prajsa. Uczestnicy spotkania otrzymali publikację pod tytułem Walenty Prajs – Żołnierski raport 1918-1921, której wydawcą była Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza na czele z panem Michałem Kłosem. Opowieść Józefa Szubzdy była wspomnieniem o wojennych losach brata jego matki. O sprzęcie łączności wojskowej w Bitwie Warszawskiej prelekcję wygłosił podpułkownik Mieczysław Hucał, który przygotował także prezentację ciekawych przedmiotów ze swoich zbiorów. Koncepcję budowy pomnika stulecia Bitwy Warszawskiej przypomnieli starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz i komendant chówca ZHP Sieradz Przemysław Serweta. Jest to bardzo duże wydarzenie dla całego kraju, jak i dla nas tutaj, Sieradzan, powiatu sieradzkiego, dlatego że wielu mieszkańców i całego Sieradza i powiatu uczestniczyło w tej bitwie. To są osoby, które oddały za to, za nasz naród krew i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby taki pomnik powstał. Pamiętamy o bohaterach z roku 20, o Bitwie Warszawskiej, ale pamiętamy również o harcerzach, którzy ginęli w Powstaniu Warszawskim. W tym roku wyjątkowo skromnie, bo pandemia, ale jest akcent w postaci panelu na starostwie powiatowym. Myślę, że sieradzanie to widzą. Drugi rok z rzędu podświetlamy budynek znakiem Polski Walczącej. To też taki element przypominający i pokazujący, że pamiętamy, że oddajemy naszym bohaterom cześć i chwałę. I tutaj dla pana starosty, dla całego zarządu powiatu sieradzkiego wielkie ukłony, że tak ważne wydarzenie, taka ważna rocznica będzie miała swoje odzwierciedlenie tutaj w naszym mieście. Tu jak wielokrotnie pan dyrektor również wspominał, no 18. Taka ważna bitwa, wojna, więc ten wyraz dla wszystkich uczestników tej wojny, oddanie hołdu, czci jest bardzo ważne dla nas, dla harcerzy.